Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Państwa po przerwie. I od razu szybciutko przechodzimy do kolejnego panelu. Naszych gości zagranicznych prosimy o włączenie sobie tłumaczenia. Tak? Wszyscy siedzą? Możemy zaczynać. Proszę Państwa, przedstawiałam się już na samym początku. Nazywam się Ewa Piłat. Jestem dyrektorem Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To jest jeden z najstarszych uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Działa w murach tego uniwersytetu nieprzerwanie od 1982 roku. W tym roku obchodziliśmy swoje 40-lecie. Jest to również jeden z największych uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, bo w październiku zacznie w nim naukę ponad 650 osób 60+. Mili Państwo, w tej sesji poświęconej uczeniu się przez całe życie przewiduję dwie tury pytań do moich gości. Bardzo proszę o dyscyplinę. Każdy ma 5 minut na odpowiedź i to jest takie maksimum. Troszkę przesunęliśmy naszą konferencję, a potem będą jeszcze różne wypowiedzi ważne dla Państwa, więc będziemy się starać, aby nie przeciągać tego panelu ponad to, co jest konieczne. Mili Państwo, przez pryzmat doświadczeń Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spróbujemy się przyjrzeć problemom organizacji zajmujących się uczeniem przez całe życie oraz ich funkcjonowaniu w okresie pandemii. W panelu wezmą udział goście z zagranicy. Jest z nami pani docent inżynier Lidmiła Nemcowa, wiceprezydent Europejskiej Unii Seniorów i wiceprzewodnicząca Czeskiego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Seniorów. Bardzo panią serdecznie witamy. Jest z nami korespondencyjnie obecny pan Heinz Becker, ekonomista, polityk, były eurodeputowany, obecnie wiceprezes Europejskiej Unii Seniorów z Austrii. No niestety nie dojechał na naszą konferencję, ale przysłał swoje wystąpienie i uznałam, że wysłuchamy go na samym końcu, ponieważ no, mam nadzieję, że będzie dobrym podsumowaniem tego panelu. Stronę polską, polskie środowisko naukowe reprezentują dwie panie profesor zajmujące się geragogiką oraz andragogiką. Pani profesor Zofia Szarota, Wyższa Szkoła Bankowa z Dąbrowy Górniczej oraz doktor habilitowana Dorota Gierszewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tu proszę Państwa maleńka dygresja. Wczoraj przy kolacji siedziałam z naszymi gośćmi z Niderlandów, tak, z drugiego rzędu. I kiedy wspomniałam o andragogice, to Robert zapytał, ale co to jest dokładnie andragogika? Więc tym bardziej myślę, że należy się wyjaśnienie, co to jest geragogika, ale zostawię to panią profesor do swojego panelu. Mili Państwo, we wstępie chciałabym przywołać opinię włoskiego pedagoga profesora Duccio Demetrio, która może być mottem działalności seniorskich organizacji edukacyjnych. Człowiek, jeśli nie chce być zepchnięty na margines życia i wykluczony, musi nieustannie się uczyć, rozwijać swoje kompetencje i zdobywać nowe. Jego doświadczenie życiowe, a dotyczy to szczególnie starszego pokolenia, okazuje się niewystarczające do życia we współczesnym świecie. Człowiek starszy z reguły ma problem z ogarnianiem natłoku informacji, z posługiwaniem się współczesną technologią, zrozumieniem przemian w kulturze, rozumieniem języka swoich dzieci i wnuków, przez co traci z nimi kontakt. Od siebie dodam, drodzy Państwo, nie zatrzymamy postępu, musimy za nim nadążyć, a jest to możliwe poprzez uczenie się przez całe życie. Zanim przejdziemy do dyskusji, zasygnalizuję inne ważne zjawisko, które tutaj już padło w wypowiedziach kilku prelegentów. A chodzi o samotność. Neutralizacja samotności jest ważnym celem działalności organizacji dla seniorów. Za rządów Teresy May w 2018 roku w Wielkiej Brytanii powołano Ministerstwo do Spraw Samotności. W 2021 roku podobne ministerstwo powstało w Japonii,
A w czerwcu słyszeliśmy, że w Niemczech powstanie tego typu urząd. Samotność dotyka przede wszystkim ludzi starszych. Pandemia i związane z nią lockdowny ekstremalnie doświadczyły samotnych seniorów. W czerwcu, proszę Państwa, w tej samej auli odbywała się konferencja z okazji 40-lecia naszego uniwersytetu. Chciałabym przytoczyć tutaj wypowiedź jednej z uczestniczek. To pani doktor neuropsycholog, która jednocześnie pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim i w krakowskim szpitalu na oddziale neurologicznym. Otóż pani doktor stwierdziła, że nigdy do tej pory w szpitalu nie przyjęto aż tylu osób starszych z nagle ujawnionymi objawami demencji. Nie, proszę Państwa, nie chorowali na koronawirusa. To był efekt izolacji w okresie pandemii, czyli ekstremalnej samotności. Ten przykład uświadamia nam znaczenie więzi, kontaktów międzyludzkich i przebywania w środowisku rówieśniczym. To ważna rola organizacji organizujących, między innymi uczenie się seniorów. Mili Państwo, chciałabym poprosić na początku o wypowiedź panią profesor Zofię Szarotę, geragoga, o wypowiedź z punktu widzenia pedagogiki. Jakie znaczenie dla jakości życia w starości ma lifelong learning? Czy osoby starsze mogą się jeszcze uczyć? Kiedy ja studiowałam, a było to na początku lat 80., z wielką przyjemnością widzę tutaj moją promotorkę na tej sali. Więc na zajęciach z psychologii słyszeliśmy, że jest czas na naukę, czas na pracę i czas na odpoczynek, czyli w domyśle na emeryturę. Mózg starszego człowieka według ówczesnych teorii miał mieć ograniczone możliwości uczenia się nowych rzeczy. Jakie jest dzisiejsze stanowisko nauki na temat możliwości poznawczych osób później dorosłości? Jakie znaczenie ma uczenie się dla seniora? Jakie znaczenie ma uczenie się seniorów w grupie rówieśniczej? Jak pandemia zmieniła sytuację uczących się seniorów oraz jednostek organizujących edukację dla tej grupy wiekowej? Bardzo proszę, pani profesor. Dzień dobry Państwu. Jestem zaszczycona, mogąc wystąpić tutaj przed Państwem. Proszę pozwolić, że posprzątam po mojej znakomitej przedmówczyni. Super, dziękuję bardzo. Panowie profesorowie, andragogika, aner, mąż, mężczyzna, człowiek dorosły, a go prowadzę. Andragogika to teoria edukacji dorosłych. Geragogika, geras, Bóg starości, a go prowadzę, wychowuję. Czyli aspekty edukacyjne procesów starzenia się i starości właściwej. Jeśli będzie trzeba więcej wyjaśnień, służymy w kilkoro osób tutaj zgromadzonych. Lifelong learning, proszę Państwa, o tym wszyscy wiemy, jest szlachetną ideą, ale zarazem procesem. Takim procesem, który odnosi się do wszystkich przejawów aktywności poznawczej człowieka w biegu życia. Lifelong learning obejmuje wszelkie modele edukacji, czyli kształcenie formalne, formal education, kształcenie pozaformalne, czyli non-formal education i kształcenie edukację nieformalną, informal education, ale do tego dochodzi nam jeszcze nieformalne uczenie się, czyli informal learning. Immanentną częścią lifelong learning jest edukacja w późnej dorosłości, uczenie się starszych dorosłych. I mówimy o tym procesie later life learning, czyli no takie późne uczenie się. Jako badaczka promuje przekonania o uczeniu się w podeszłym wieku jako narzędziu emancypacji, empowermentu, zmiany społecznej, której podmiotem są osoby starsze. Współczesne nauki o edukacji eksponują założenia konstruktywizmu pedagogicznego, dydaktycznego. Jest to jedna z doktryn tej nauki i współbrzmi z tym gerontologia krytyczna, gerontologia edukacyjna. Te doktryny zakładają autonomiczną aktywność uczącego się człowieka. Ten człowiek uczy się, bo chce,
z własnej inicjatywy, koncentruje się na własnych potrzebach, na zainteresowaniach, na pasjach. Konstruuje swoją wiedzę poprzez interakcję z otoczeniem, poprzez doświadczanie, uczenie się w nieoczywistych przestrzeniach edukacyjnych, w codzienności. Z moich badań wynika, że starszych dorosłych najmniej interesuje edukacja formalna, podejmowana dla dyplomów, dla certyfikatów. Wielu seniorów uczestniczy w edukacji pozaformalnej, która wyraża się chociażby w działaniu uniwersytetów trzeciego wieku, ewentualnie kursów umiejętności, na przykład cyfrowych. Jeszcze więcej uczestników grupuje zorganizowana edukacja nieformalna, która zachodzi w instytucjach kultury, takich jak teatr, muzeum, biblioteka, w miejscach rekreacji, w miejskich, wiejskich ośrodkach kultury, stowarzyszeniach czy klubach seniora. Najczęściej jednak mamy do czynienia z nieformalnym uczeniem się w życiu i z życia, w codzienności, w rodzinie, w grupie rówieśniczej. To jest istotne z perspektywy tej, o której pani Ewa mówiła, czyli tej pandemicznej izolacji, odcięcie od grupy, odcięcie od towarzystwa. Jakie znaczenie dla osób starszych ma edukacja? No ogromne. O ile za edukację uznamy wszystko, co obejmuje pojęcie uczenie się. Uczenie się w podeszłym wieku znakomicie podnosi poziom jakości życia, neutralizuje wrogów starości, do których na pewno koniecznie trzeba zaliczyć osamotnienie, poczucie społecznej zbędności, samozaniedbanie, smutek i utratę nadziei. Celem całożyciowego uczenia się osób w pierwszej fazie starości, czyli młodych starych, young old, jest utrzymanie satysfakcjonującej ich aktywności, emancypacja i dalszy rozwój. Osoby jeszcze starsze, old old i oldest old, uczą się, żeby łatwiej było im rozwiązywać problemy dnia codziennego. Mamy tu też do czynienia z coraz większą populacją superstulatków, czyli osób, które kończą 110 lat. To jest nieprawdopodobne, to jest wyzwanie. I problemy te wynikają głównie z ograniczeń mobilności, no i postępującej zależności od innych osób. Zdobyta wiedza i zdobyte umiejętności uwalniają jednostkę od stresów, które związane są z trudnymi decyzjami, które wymagają od nich elastyczności, odpowiedzialności, sprawczości i pozwalają nadążać za przemianami ekonomicznymi, gospodarczymi, cywilizacyjnymi, technologicznymi, kulturalnymi, no wszystkimi. Następuje wtedy przyrost kompetencji. Wartością dodaną w tym przypadku jest uczenie się w grupie, także w uczących się internetowych społecznościach, co jest profilaktyką na przykład samozaniedbania, bo przecież, aby wyjść z domu, trzeba się ubrać. Usłyszałam kolejne pytanie, czy osoby starsze mogą się uczyć? No tak, jest pewna różnica w tych procesach uczenia się młodych dorosłych i osób w późnej dorosłości, ale te różnice nie wpływają zasadniczo na efekty uczenia się. U ludzi o pomyślnym przebiegu starości zazwyczaj są dobrze rozwinięte potrzeby wiedzy, społecznego kontaktu, afiliacji. A osoby dotknięte chorobą rzadziej podejmują zorganizowaną aktywność edukacyjną, co nie oznacza, że nie mają takich potrzeb. Oni po prostu nie mają sił, by je zaspokajać. Wyniki badań współczesnych wskazują, że aktywność intelektualna jest możliwa, ba, wręcz konieczna w późnych latach życia. Możliwości poznawcze większości słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku pozostają na zadowalającym poziomie. Neurony się regenerują, synapsy się tworzą. Jeśli natomiast chodzi o zmiany o charakterze inwolucyjnym, dotyczą one dopiero osób po 75-80 roku życia, a i to nie wszystkich. Dopiero od około 80 dochodzi do redukcji efektywności różnych obszarów inteligencji. Ale do tego czasu to osłabienie efektywności występuje prawie wyłącznie w zadaniach wymagających szybkiego reagowania, szybkich decyzji.
Problemy mogą dotyczyć myślenia abstrakcyjnego, przerzutności uwagi, spadku zdolności adaptacyjnych, umiejętności uczenia się zupełnie nowych rzeczy, umiejętności wnioskowania. Możliwe są błędy interpretacyjne. Zmniejszeniu ulega zakres uwagi dowolnej. Następuje regres inteligencji skrystalizowanej, słabną nasze ukryte rezerwy, ale na bardzo wysokim poziomie pozostaje inteligencja werbalna, słowna, bo nie zmienia się zasób słów, ani wiedza ogólna, ani zdolność rozumienia. Pamięć długotrwała nadal jest bardzo dobra, ale słabnie pamięć robocza i mechaniczna, krótkotrwała. Zapomina się o zdarzeniach sprzed chwili. Ja też to mam, każdy to ma. Adaptacja jest utrudniona. Pojawia się neofobia, obniżona zdolność i niechęć do nowych zdarzeń i warunków, swoista sztywność uczuć, sztywność emocjonalna, słabnie prędkość reakcji. Możliwa jest utrata kompetencji, które są przydatne po prostu w codzienności, ale proponowane przez organizatorów edukacji dorosłych i edukacji osób starszych dorosłych, treningi pamięci, gimnastyka umysłu opóźniają ten regres. Na kolejne pytanie dotyczące pandemii, to odpowiem może w drugiej części. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za przedstawienie nam tych optymistycznych mechanizmów rządzących uczeniem się przez całe życie, a przede wszystkim w późnej dorosłości. Chciałabym teraz poprosić panią profesor Dorotę Gierszewski, żeby nam przedstawiła ten proces instytucjonalny, proces uczenia się osób starszych z perspektywy właśnie instytucji. Pandemia uniemożliwiła funkcjonowanie zdecydowanej większości organizacji, których działalność była skierowana do seniorów. Pamiętacie państwo, ile mówiono o tym, że, no, że najbardziej zagrożeni są seniorzy, więc zazwyczaj bali się wychodzić z domu. Część organizacji seniorskich zawiesiła swoją działalność i niestety do tej pory nie funkcjonują. Trudno dziś oszacować, jakie szkody poczyniła pandemia wśród wymienionych organizacji, ale czy w związku z tym pandemiczne doświadczenia seniorów są wyłącznie negatywne? Pani profesor? Dzień dobry. Drodzy państwo, okazuje się, że rzeczywiście konsekwencje epidemii są znaczące we wszystkich sferach naszego życia. Epidemia zebrała ogromne żniwo. W związku z tym nasza kondycja psychiczna też jest dzisiaj niezbyt dobra. Jesteśmy przytłaczani ciągle to napływem negatywnych wiadomości i nie ukrywajmy pogarszającymi się też realiami codziennego życia. Stajemy się dziś właściwie takimi osobami, które szukają różnych rozwiązań i stawiają sobie pewne pytania. I jedno z takich pytań jest takie, czy wobec tej trudnej sytuacji, która była spowodowana COVID-19, czy wobec tej sytuacji możemy przyjąć opcję ucieczki i zamknięcia się na przykład w prywatności i radzeniu sobie, powiedziałabym tak tradycyjnie po polsku, czyli na własną rękę. Czy my mamy taką możliwość obecnie? I okazuje się, że trzeba przyznać, że my jako Polacy w działaniu obok państwa to mamy swoje historyczne doświadczenia. Prawda jest jednak taka, że nikt nie poradzi sobie sam, a we wspólnocie jesteśmy w stanie sobie lepiej poradzić. I w czasie pandemii w obszarze partycypacji na szczególną uwagę tutaj zasługują różnorodne formy pomocy sąsiedzkiej. I to chciałabym podkreślić i zwrócić na to szczególną uwagę. Bo w potrzebie solidarność nabrała zupełnie nowego znaczenia. Pandemia pokazała, jak jesteśmy jednocześnie połączeni i bezbronni indywidualnie. Jesteśmy bardziej empatyczni na potrzeby innych, gdy wyobrażamy sobie, że sami moglibyśmy znaleźć się w podobnej sytuacji. Pojawia się zatem tutaj odpowiedź na pytanie, czym wypełnić tą lukę w sytuacji, kiedy rynek jest okrutny, a państwo niewydolne? No i odpowiedź brzmi, tą lukę możemy wypełnić zwykłą ludzką solidarnością. I tutaj mówię o tej solidarności w grupie osób w okresie późnej dorosłości.
Zdaliśmy sobie też z tego sprawę, że można nieco inaczej organizować życie wspólnot lokalnych. Chodzi mi tutaj o takie wspólnoty sąsiedzkie, zwracając większą uwagę na osoby starsze, na osoby, które są samotne, na osoby, które są chore albo które mają specyficzne potrzeby, i nauczyliśmy się tego, że można zaspokajać je, te potrzeby, nie tylko w sposób zinstytucjonalizowany, ale także poprzez bezinteresowną pomoc, w którą włączyli się również seniorzy na rzecz seniorów właśnie w ramach wspólnot lokalnych. I to może być w wielu miejscach zalążkiem do budowania lokalnych więzi społecznych, które podniosą jakość bezpieczeństwa naszego życia i nadadzą mu większy sens. I w warunkach epidemii też było tak, że mniej się poruszaliśmy na duże odległości. Siłą rzeczy odkrywaliśmy to nasze najbliższe otoczenie. I w tych warunkach okazuje się, że rośnie szansa na uruchomienie wielu wartościowych, oddolnych inicjatyw społecznych, ekonomicznych albo też ekologicznych, które mogą budować naszą kulturę obywatelską. W trakcie pandemii ja wraz z moim zespołem badawczym przeprowadziliśmy badania. Badania były realizowane w trakcie pierwszej i trzeciej fali COVID-u, czyli kwiecień, maj 2020 i kwiecień 2021. I w trakcie tych badań postawiliśmy sobie pytanie, w jaki sposób, jak ten poziom wspólnotowości, czy działania na rzecz innych, czy pomocowości powiązany jest z poczuciem solidarności i w jakim sensie to buduje właśnie wspólnoty. Kolejne pytanie, które postawiliśmy, brzmiało, w jakim stopniu w tej sytuacji, która wywołana jest pandemią, wspólnotowość, działanie na rzecz innych i pomocowość są takimi wskaźnikami poczucia solidarności. I co się okazało? Wiek, płeć i stan cywilny nie miały wpływu na poczucie solidarności społecznej. Stwierdzono natomiast wzrost działania na rzecz innych i wzrost pomocowości w trzeciej fali w stosunku do pierwszej. Jest to dosyć proste do wytłumaczenia. W pierwszej fali mieliśmy obawy, gdzieś istnieliśmy w strachu, natomiast w tej trzeciej fali stwierdzono wyraźnie wzrost działania na rzecz innych i pomocowości. I pomimo spadku tego zaangażowania utrzymywała się gotowość do niesienia pomocy oraz też takie poczucie sprawstwa związane z możliwością otrzymywania i udzielania innym ludziom pomocy. Czyli utrwalił się pewien nawyk działania na rzecz innych i na rzecz pomocowości. I tutaj trzeba dodać, w Polsce jest dosyć specyficzna sytuacja, czyli brak takich systemowych rozwiązań w początkowym etapie tłumaczy też to, że Polacy mocniej angażowali się właśnie też w pierwszej fali pandemii. I co się okazało? W trakcie analizy tych wyników okazało się, że własny interes nie wyklucza działania we wspólnocie z innymi i to sprzyja zwiększeniu wydajności podejmowanych działań. Czyli ta luka, która gdzieś tam powstaje, może zostać wypełniona przez seniorów, poprzez działania oddolne na rzecz budowania tych struktur lokalnych, na rzecz budowania kultury obywatelskiej. I analizując te otrzymane wyniki, warto jeszcze odnieść się do takich pewnych współzależności. W tym okresie poczucia solidarności, to poczucie solidarności było pozytywnie powiązane ze wspólnotowością i z działaniem na rzecz innych i z pomocowością. I w związku z tym wyjaśnieniem dla tej sytuacji może być też fakt, że dłuższe skupienie uwagi na pandemii i związane z tym długotrwałe emocje, one wzmocniły przynależność grupową. I w konsekwencji osoby stały się gotowe do działań na rzecz innych i na rzecz niesienia pomocy. I myślę, że to jest taki bardzo pozytywny wydźwięk tego, co zostawiła po sobie pandemia, i warto na tym budować, myśląc o grupach osób starszych.
Dziękuję bardzo za ten głos i jestem naprawdę pozytywnie nastawiona, ponieważ w tych ciężkich czasach, kiedy nam się wydawało, że pandemia tak boleśnie nas doświadczyła i jest przekleństwem naszych czasów, mamy kolejną optymistyczną informację ze świata nauki. Tu zapamiętałam sobie z wypowiedzi pani profesor takie ładne zdanie, że nikt nie poradzi sobie sam i wspólnota pokazała nam swoje znaczenie. Zagrożenie zbudowało wspólnotę. To zapewne jest bardzo pozytywne, czego się nie spodziewaliśmy. Mili państwo, za nami dwie wypowiedzi pani profesor, które się naukowo zajmują pedagogiką osób dorosłych i osób starszych. Chciałam poprosić teraz o wypowiedź praktyka, panią docent Lidmiłę Nemcową z Pragi, wiceprzewodniczącą Europejskiej Unii Seniorów i wiceprzewodniczącą Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Seniorów, i zapytać ją o to, jakie doświadczenia zebrały czeskie organizacje, które zajmują się edukacją u naszych południowych sąsiadów. Bardzo proszę, pani docent, 5 minut. Hello. Hello, good afternoon. I have been receiving the question about the Czech seniors organization and about the institution in the Czech Republic after the pandemic situation. I shall be very clear. First of all, I would like to say that there is a convergence between the East and West, Eastern countries and Western countries, vis-à-vis the seniors' population. In the Czech Republic, we have been discussing very much what we can take from this pandemic situation. And there was a lot of discussion, a lot of conclusions. And the first conclusion was that the digital technology is very important for the population, and that the seniors should not be apart from this process. And naturally, that after the pandemic, the seniors started to learn more, to work with internet and with the other digital tools. There are a lot of organizations receiving some financial support, even free of time, to learn the seniors how to manage with the internet, with video, with smartphones, etc., etc. I think that it is a very positive reaction to the pandemics. The people take also in consideration that we should avoid to be alone. We should avoid the loneliness. And for this reason, we should be in touch with other people. And we can use the internet and the digital facilities. I can say, secondly, that many organizations, without knowing internet, online meetings, etc., stopped their activity after pandemics. It was especially the organization with knowledge or with some effort to learn the seniors to be present and to use online communication. I can give the example of my organization, a senior Krishna organization, where first of all the people refused to do it, but nevertheless we tried to learn them online communication and me to be present on meetings, video meetings, and actually that's very fine, and the people are very proud of it.
Tak, it means is digital communication, digital tools, a lot of different grants are very much appreciated and going on in the Czech Republic. Secondly, I would like to say that we are thinking very much about the resilient society, even the senior organizations. We know that if this pandemic could be repeated in another form, and the people, especially the seniors, should be prepared for it and overcome all the obstacles. And to be resilient, it means not only physically, but also psychically. And for this purpose, it is a long life or life learning process. And I can say that many people, many seniors ask for courses, ask for some help to follow and to ask for knowledge, new knowledge, etc. And I think also that this this is very positive for future. And I would like to say that maybe two days or 3 days, I was with a group, the senior, with the group of the Czech seniors, to the Czech president, Mr. Zeman. And we gave the same question. We asked him, what do you think about the post-pandemic situation and how to overcome this post-pandemic situation? And his answer was, first of all, in general, about lifelong learning, etc., etc. And he told, you should show the concrete example of people, not only to speak in general, yeah, but to show the concrete actions and the concrete people, because we have a lot of outstanding personalities and normal, really normal Czech people who are very strong and psychically very strong, ethically very strong, and they can and they could overcome all the situation. And I was very glad to hear it. Third, I must say that also several days ago, we have been organizing in the Czech Republic, it's a conference, senior conference, if the European Union is standing on the rock or on the sand. It was really a very challenging title. And what was the conclusion? That, and I think that one lady referred about it, what is the most important for us, and in post-pandemic situation, etc., in the very difficult situation, we should stay on the value system. We should not neglect the value system. It means solidarity. It means human rights. It means trust among people. And it means wisdom, for instance, etc. And it is the most important. And we know that the people can overcome everything if you are very strong in the value system. And I think that's all I shall speak later on. Thank you. Tak, rzeczywiście pandemia zdecydowanie przyspieszyła edukację cyfrową starszego pokolenia. Pani docent Lidmiła Nemcowa wspomniała o tych już planach popandemicznych. Pandemia jeszcze się nie skończyła, ale rzeczywiście wszyscy wybiegamy już w przyszłość i staramy się prognozować, jak możemy funkcjonować, jak te wszystkie doświadczenia nas zmienią. Na sali są tutaj przedstawiciele Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E. Nasi zagraniczni goście może nie znają tego stowarzyszenia. Polacy owszem, działa to stowarzyszenie dość długo. Ma tutaj duże zasługi dla propagowania i zdrowego stylu życia, aktywności, ale robi dużo pracy takiej analitycznej i naukowej. To
towarzystwo przygotowało w ostatnim czasie taki raport. Może będzie okazja, żeby chociaż skrawek tego raportu przedstawić, jak będzie wyglądał senior za 15 lat. Myślę, że my nie będziemy tak daleko wybiegać w przyszłość, ale zastanówmy się, jak ta pandemia zmieniła pojedynczego seniora, zwłaszcza tego uczącego się. Chciałabym, żeby głos zabrała pani profesor Zofia Szarota i na podstawie własnych doświadczeń i własnych przemyśleń tutaj zechciała nam coś na ten temat powiedzieć. Nie tyle przemyśleń, co badań, które też prowadziłam, podobnie jak pani profesor Gierszewski, dwa razy. Jak doświadczenia pandemii zmienią seniorów, czy w ogóle zmienią, zwłaszcza tych uczących się? Wiemy o tym, że pandemia przyniosła bardzo wiele negatywnych zjawisk. Powiedzieliśmy, że dotyczyły one przede wszystkim sfery emocji, sfery kontaktów społecznych. Trochę danych, proszę państwa. Blisko 60% osób w wieku 60 i więcej lat w Polsce zadeklarowała, że ich kondycja psychiczna jest gorsza niż przed pandemią. Co się pojawiło? Strach. Lęk egzystencjalny, który dotknął prawie 80% populacji 65 i więcej lat. Uwolniły się u tych osób mechanizmy ucieczkowe i izolacyjne. Ja zapytam technicznie, bo pani Ewa jest ode mnie dużo niższa i ja sobie podciągam, jeśli mogę, bo tak w tym przykurczu to mi tak niewygodnie było. To nie z tego powodu, tylko z powodu telewizji. Tak. Na oczach mam mikrofon. Okej, dobrze. Jeżeli państwo słyszą, to wszystko w porządku. Pandemia zamknęła instytucje kulturalno-edukacyjne, te, które pracowały dla starszych dorosłych. Ich użytkownicy, co wynika z moich badań, bardzo to przeżyli. Na marginesie powiem, że wśród nas jest jedna z uczestniczek tych badań, nie powiem kto. Osoby starsze zaszyły się w swoich domach, ich podstawowe potrzeby uległy deprywacji, w tym przede wszystkim potrzeby bezpieczeństwa, więzi, kontaktu, relacji. Wszyscy wtedy byliśmy zagubieni, niedoinformowani, pozbawieni wiarygodnej wiedzy. Ponadto organizatorzy zajęć stanęli przed problemem wykluczenia cyfrowego, tak własnego, jak i słuchaczy, czy też uczestników oferowanych zajęć. Część uniwersytetów trzeciego wieku zamknęła swoją działalność, jednak dość szybko zdołali odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, w cyfrowej rzeczywistości. Ruszyła samopomoc rówieśnicza, ośrodki wznowiły zdalną pracę. Starsi dorośli zjednoczyli się w grupach sąsiedzkich, stowarzyszeniowych, chociażby szyjąc maseczki. Później zdobyli albo udoskonalili kompetencje cyfrowe własne i ostatecznie pokonali pandemię, choć niektórzy byli przekonani, że doszli do ściany i że nie postawią już nigdy kroku w przyszłość. Wyniki badań, które też dwuetapowo prowadziłam na wiosnę 20 i powtórnie na wiosnę 21 roku, dowodzą, że po początkowym szoku, przerażeniu pojawiły się mechanizmy adaptacyjne, które wyrażały się w poszukiwaniu alternatywnych źródeł wiedzy, rozrywki i kontaktu z innymi ludźmi. Wielu starszych dorosłych szukało w internecie sposobności do zapośredniczonego uczestnictwa w kulturze, zdalnego uczestnictwa. Korzystali ze zdalnych wystaw, koncertów, interaktywnych wykładów. Sama je w ten sposób wielokrotnie prowadziłam. Słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku dotkliwie odczuwali brak zajęć kulturalno-edukacyjnych, co często w rozmowach podkreślali. Ale co ciekawe, osoby prowadzące domocentryczny styl życia, czyli nie uczestnicy UTW, nie słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku, nie sygnalizowały tak krytycznych zmian. Bazę dla swoich zainteresowań mieli bowiem w domach. Niemniej wszyscy wskazywali na zdarzenia krytyczne, niepewność, izolację, samotność, bezradność, lęk przed przyszłością, tęsknotę za normalnością. Uczestnicy moich badań pokonali daleką drogę. Od fazy szoku i utraty poczucia bezpieczeństwa osobistego
poprzez oswojenie sytuacji znajdujące wyraz w dostosowaniu się do zaleceń pandemicznych, przede wszystkim higiena, dystans, do odkrycia i podjęcia nowych form aktywności, co było dla nich niczym, i to będzie trzecia faza, odrodzenie. Narratorzy, tak się złożyło, że wszyscy korzystali z zaawansowanych technologii cyfrowych, IT, szeroko opowiadali o swoich zainteresowaniach, nowych zajęciach, o intensywnym korzystaniu z mediów społecznościowych, filmów na YouTube, czerpaniu wiedzy, kultury, rozrywki z zasobów sieci. Opowiadali też o pracy zdalnej, własnej pracy zdalnej i twórczości, którą uprawiali na przykład nagrywając koncerty, mini recitale. Wszyscy rozmówcy się zaszczepili. Co prawda niektórzy później, już w drugiej fali pandemii, ale po tym zaszczepieniu się uzyskana odporność przyniosła im czwartą jak gdyby fazę tego procesu, odprężenie. Poczuli się na tyle bezpiecznie, że powrócili do społecznych kontaktów. Zintensyfikowali te kontakty z rodziną, z przyjaciółmi. Uchronili się tym samym przed dotkliwą samotnością, która przecież u osób starszych może mieć dramatyczny wpływ na zdrowie, a właściwie brak zdrowia. Może stymulować depresję, wpływać na układ odpornościowy i tak dalej. I wreszcie w ostatniej fazie, w fazie normalizacji, narratorzy zaczęli na powrót funkcjonować w swoich środowiskach, wrócili do ośrodków wiedzy, do ośrodków kultury, ale wciąż bardzo pragną powrotu starego, przedpandemicznego ładu społecznego. I szczególnie można było to zauważyć w wypowiedziach osób o wysokim poziomie aktywności społeczno-kulturalnej, czyli po prostu słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. Oni tęsknili bardzo za kontaktem face to face, pragnęli bezpośrednich form swojej aktywności, takiego społecznego kontaktu. Badania inne, ale też realizowane przeze mnie i zespół, przyniosły uporządkowanie takich najczęstszych postaci aktywności podejmowanych przez osoby starsze już w roku 2022. Wymienię od najczęstszych. Warsztaty i treningi umiejętności. Drugie, zajęcia praktyczne i rękodzielnicze. Trzecie, spotkania integracyjne. Cztery, koncerty i próby. 5. Wykłady, prelekcje, seanse, spektakle. Badania zostały przeprowadzone w 51 przeróżnych placówkach, nie UTW, kluby seniora, stowarzyszenia, koła gospodyń, no praktycznie wszędzie. Zgromadziły 957 uczestników i prowadzone były w okresie od listopada 2021 do czerwca 2022 roku. Proszę Państwa, podsumowując ten krótki głos w dyskusji, chcę podkreślić, że musimy mieć stale na uwadze, że choroba i zaawansowany wiek, życie w ubóstwie, w samotności lub zależności osoby starszej od opieki są wyzwaniami dla tych, którzy starają się stworzyć ofertę adekwatną do możliwości i oczekiwań uczących się seniorów. Dynamicznie przyrasta odsetek najstarszych, 80-latków i starszych. I to o nich, o tych osobach powinniśmy mówić, uwzględniając perspektywę postpandemicznej opieki, pomocy zdrowotnej, działań socjalnych, aktywizacji społeczno-kulturalnej i edukacyjnej. Trzeba myśleć o metodyce, nowej metodyce, która wyjdzie naprzeciw możliwościom poznawczym tych osób. Na pewno konieczne będą powszechne kompetencje cyfrowe, na pewno. Tymczasem, i to jest wniosek końcowy, trochę mnie to nawet zaskakuje, dostrzegam zmianę. Otóż, i to otwieram tutaj dyskusję, pewnie Państwo będą mieli własne przemyślenia. Otóż polskie uniwersytety trzeciego wieku wyraźnie zmierzają w kierunku uczenia się poprzez rozrywkę, rekreację, relaks, zabawę i popularyzację wiedzy w jej przystępnych formach, czyli geragogiczny edutainment, edurozrywkę. Jest to pochodna potrzeb słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, które przecież trzeba uszanować. Jest to też nadzieja na zachęcenie do aktywności szerszej grupy osób starszych. Wszak nie o dyplomy uniwersyteckie chodzi w uniwersytetach trzeciego wieku.
Dziękuję bardzo. Na razie nie jako przedstawicielka uniwersytetu, który ma bardzo akademicki charakter, na razie nie odniosę się do wniosku dotyczącego uczenia się przez rozrywkę. Odniosę się natomiast do wcześniejszego charakteryzowania tego procesu oswajania epidemii od szoku aż po odprężenie i normalizację. W języku polskim jest takie bardzo popularne sformułowanie, nie wiem jak sobie państwo tłumacze poradzą z tym, z przełożeniem na inne języki. W Polsce mówimy, co nas nie zabije, to nas wzmocni, więc no, mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie. Mili państwo, w tytule naszego panelu jest taki człon dotyczący wyzwań, jakie staną przed organizacjami seniorskimi, zwłaszcza tymi, które oferują proces edukacyjny dla seniorów. Tu już pani profesor Szarota wspomniała o tym, że te doświadczenia nas mocno zmieniły i w związku z tym i metoda, i sposoby działania tych organizacji też powinny się zmienić. No, chciałabym zapytać, co na to pani profesor Dorota Gierszewski? Drodzy państwo, ja postaram się moją wypowiedź zamknąć w trzech punktach. Postaram się. Pojawiła się nowa jakość życia w polskim życiu publicznym, o czym wspomniałam w mojej wcześniejszej wypowiedzi. I teraz ważne jest, żeby osadzić to zaangażowanie i tą partycypację w jakichś takich solidnych strukturach. To mogą być na przykład UTW, czyli Uniwersytety Trzeciego Wieku. Teraz, poza chęcią wspierania bliskich, wspierania swoich społeczności i lokalnych biznesów, bo takie relacje są zawsze pogłębiane, zwłaszcza w czasie kryzysu, to za akcjami wsparcia stoi też takie przekonanie, że musimy o wiele ważnych postaw sami zadbać. To znaczy, różne instytucje nie są w stanie nam wszystkiego zapewnić i my jakby sami musimy oddolnie podejmować pewne inicjatywy na rzecz zaspokajania naszych potrzeb. I te działania obywatelskie w sektorze edukacji, zdrowia, opieki społecznej są właśnie pokłosiem braku zaufania do instytucji i myślę, że to jest dobra woda na młyn dla różnego rodzaju instytucji, które pracują z osobami w okresie późnej dorosłości. Druga rzecz, zapewnienie dostępu do internetu. Była o tym już mowa w panelu dotyczącym technologii, ja tutaj jeszcze tylko krótko o tym powiem. Zapewnienie dostępu do internetu w pandemii, właściwie cały świat przeniósł się do internetu. Od tego momentu żyjemy tak naprawdę w tworzonym na prędce zdalnym cyfrowym społeczeństwie. I sposoby korzystania z tych technologii, które wypracujemy, tak naprawdę zostaną z nami na dłużej. Na dobre i na złe. I tutaj ważne jest też wykorzystanie internetu jako technologii współpracy i otwartej wymiany. I jak popatrzymy na wyniki badań, tym razem już nie moje, w 2021 roku okazało się, że aż 87% osób w wieku pomiędzy 55 a 74 lata było wykluczonych cyfrowo. 87%. Skala tego rodzaju wykluczenia była największa w grupie osób pomiędzy 65 a 74 rokiem życia i najczęściej wykluczeni byli ci, którzy mają niskie wykształcenie. To są wyniki badania Eurostatu. Drugie wyniki badań Komisji Europejskiej, która wprowadziła taki miernik poziomu rozwoju cyfrowego państw członkowskich Unii Europejskiej, to jest tak zwany Indeks Cyfrowej Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego. I ten czynnik składa się jakby z takich czterech wymiarów. Tam jest kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowych i cyfrowe usługi publiczne. I co się okazało, że w tych wynikach, które zostały przeprowadzone w krajach Unii Europejskiej, wartość tego indeksu w Polsce wskazuje na konieczność intensyfikacji działań w zakresie transformacji cyfrowej.
Te badania były prowadzone w 2021 roku i w 2021 roku Polska zajęła 24 miejsce, uwaga, na 27 państw członkowskich. To nie jest dobre miejsce i to jest dobre miejsce na to, żeby podkreślić jeszcze raz, że zapewnienie dostępu do internetu nie wystarczy. Istotne są również kompetencje cyfrowe społeczeństwa. I powiedzmy sobie szczerze, że coś w tym momencie się dzieje w tym kierunku, ponieważ w lipcu został poddany pod konsultacje społeczne program, który dotyczy rozwoju kompetencji cyfrowych na rok 2030. I w ramach tego programu rozwoju kompetencji cyfrowych będą powstawały tak zwane kluby rozwoju cyfrowego, o czym będziemy mogli się przekonać w najbliższej jesieni, jak, gdzie i będą one powstawać. I ostatni, trzeci punkt, na który chciałabym zwrócić uwagę, to jest zapewnienie takiego sposobu myślenia, że to prawdopodobnie nie jest ostatnia pandemia i nie ostatni kryzys, który przed nami stoi. I zapobieganie przyszłym kryzysom poprzez to, że angażujemy wszystkie pokolenia i wykorzystujemy lokalne społeczności, w których doświadczyliśmy tej solidarności w czasie pandemii, to jest właśnie to, co powinniśmy robić. Czyli trzy rzeczy warto pamiętać. Pojawiła się nowa jakość w życiu społecznym, wykorzystajmy to, dajmy społeczeństwu kompetencje cyfrowe i zapobiegajmy przyszłym kryzysom poprzez to, że będziemy angażować do tego różne pokolenia. Podsumowując, kryzys, który został wywołany przez koronawirusa, to efekt trochę naszej krótkowzroczności. Ważne jest, żeby spożytkować płynące z tego kryzysu lekcje, takie jak nowe postawy społeczne, przełamywanie barier informacyjnych, odkrywanie nieoczywistych rozwiązań. I dzięki pandemii zrozumieliśmy, że jako społeczeństwo i jako pojedyncze osoby dla rozwiązania problemów niezbędna jest współpraca różnych aktorów społecznych. I ta współpraca międzypokoleniowa, międzysektorowa, między rządzącymi a obywatelami to jest też to, czego my właśnie potrzebujemy i potrzebują tego również organizacje seniorskie. Bardzo dziękuję. Pani profesor, proszę Państwa, ja Państwa zapewniałam, że będziemy się starali nie nadużyć Państwa cierpliwości, zwłaszcza, że to już jest kolejny panel, więc dość mocno się spieszymy. Ponieważ mamy jeszcze do obejrzenia krótkie wystąpienie wiceprezydenta Europejskiej Unii Seniorów, pana Heinza Beckera. Szanowni Państwo, drodzy koledzy i przyjaciele z Europejskiej Unii Seniorów, mając nadzieję, że wszyscy przeżyjecie wspaniałe dni w Krakowie, przesyłam moje najlepsze życzenia dla Was i polskich organizatorów tej znakomitej konferencji regionalnej. Nazywam się Heinz Becker. Jestem z Austriackiego Stowarzyszenia Seniorów Seniorenbund i jestem dumny z tego, że jestem jednym z wiceprzewodniczących Europejskiej Unii Seniorów ESU. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę wnieść swój wkład w program tej konferencji poprzez przedstawienie przeglądu dzisiejszej oceny LLL, Lifelong Learning, czyli kształcenia ustawicznego. Skupię się na naszym starszym pokoleniu i chcę przedstawić Państwu obecny obraz sytuacji w Europie. Pracując przez wiele lat w dziedzinie kształcenia ustawicznego w Komitetach Społecznych i Kulturalnych Parlamentu Europejskiego, nabrałem przekonania, że LLL jest jednym z najważniejszych celów życiowych dla osób starszych i jest ściśle powiązany z umiejętnościami cyfrowymi w tej grupie wiekowej. Przedstawiając duże znaczenie i adekwatność kształcenia ustawicznego dla strategicznej, koncepcyjnej pracy naszej ESU w ostatnich latach, chcę zwrócić uwagę na stwierdzenie zawarte w raporcie rocznym ESU 2020, kierowane przez naszą prezydent Ann Hermans, które mówi: musimy zwiększyć inicjatywy na rzecz zdrowego starzenia się i kształcenia ustawicznego, podczas
gdy w niektórych krajach korzystanie z komunikacji cyfrowej jest bardzo powszechne, także wśród starszych pokoleń, w innych krajach wiele osób starszych nigdy się jej nie nauczyło i brakuje im bardzo ważnego instrumentu komunikacji w społeczeństwie inkluzywnym. Spójność między grupami wymaga, by wszystkie osoby mogły również korzystać z dostępnych technologii. Już 5 lat wcześniej kształcenie ustawiczne było kluczowym tematem na regionalnej konferencji ESU w Münster w Niemczech. Również w 2020 roku wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz do spraw demokracji i demografii Szujka Dubravka przemawiała do nas wszystkich na wirtualnej konferencji ESU pod tytułem Upodmiotowienie europejskich seniorów poprzez możliwości kształcenia ustawicznego Empowering European Seniors with Lifelong Learning Opportunities. Wyjaśniła wtedy, na czym polega analiza stojąca za oficjalną polityką Unii Europejskiej. Z jednej strony aktywne starzenie się, czyli starzenie się w dobrym zdrowiu i w dalszym ciągu bycie pełnowartościowym, wnoszącym swój wkład członkiem społeczeństwa. Z drugiej strony kształcenie ustawiczne, utrzymujące nas w sprawności umysłowej, świadomości i samostanowieniu przez całe życie. I dalej jasno stwierdziła, że w naszym stale zmieniającym się społeczeństwie uczenie się przez całe życie ma kluczowe znaczenie dla nabywania umiejętności zbywalnych, takich jak krytyczne myślenie. Cieszymy się, że EFS, Europejski Fundusz Społeczny, jako jeden z 5 europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, uczynił kształcenie ustawiczne jednym z kluczowych priorytetów swojej polityki. Ogólnie rzecz biorąc, polityki Unii Europejskiej, które obejmują starsze pokolenia, można znaleźć w różnych zgodnych decyzjach Komisji, Rady i Parlamentu. Na przykład w Europejskim Filarze Praw Socjalnych, także w Europejskiej Agendzie na rzecz Uczenia się Dorosłych, jak również w Europejskim Programie na rzecz Umiejętności, a ponadto w programie Erasmus, w kontekście którego mogę przedstawić Państwu wspaniały przykład dotyczący kształcenia ustawicznego. W 2018 roku hiszpański 80-letni student historii wygrał stypendium w ramach programu Erasmus, dzięki któremu mógł studiować w Weronie we Włoszech. Tak więc nigdy nie jest za późno. Erasmus prowadzi nas do międzypokoleniowego impulsu, który Age Platform Europe dokumentuje w europejskim projekcie eScouts, mającym na celu innowacyjne wymiany edukacyjne między starszymi i młodymi wolontariuszami, skoncentrowane na rozwoju kompetencji cyfrowych osób najstarszych. Projekt jest planowany do realizacji poprzez różne lokalne organizacje interesariuszy, wśród nich stowarzyszenia, młodzieży i osób starszych. Inny przykład pokazuje międzypokoleniowość, pilotażowy projekt niemieckiej federalnej organizacji seniorów BAXO. Wspiera on konkretną współpracę pomiędzy międzynarodową pracą z młodzieżą, a pracą z obywatelami będącymi seniorami. W celu wspierania lifelong learning można m.in. zapoznać się ze szczegółami Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pradze lub projektu Unii Europejskiej EVITA, który jest związany z koncepcją uczenia się opartego na grach. W 2021 roku Fundacja Knut Nelson opublikowała niezwykłe badanie korzyści kognitywne kształcenia ustawicznego seniorów The Cognitive Benefits of Lifelong Learning for Seniors. Dowodzi ono, że wbrew wcześniejszym przekonaniom, zdolności poznawcze niekoniecznie muszą się zmniejszać wraz z wiekiem. Kształcenie ustawiczne oferuje wiele korzyści dla dobrostanów seniorów i może poprawić stan psychiczny oraz intelektualny. W innym badaniu, opublikowanym w piśmie Journals of Gerontology,
Naukowcy stwierdzili, że starsi dorośli w średnim wieku 69 lat, którzy uczestniczyli w kursach takich jak nauka języka hiszpańskiego i komponowanie muzyki, wykazali znaczną poprawę w zakresie pamięci roboczej i epizodycznej. Badania takie jak to wspierają zrozumienie tego, jak ważne jest kształcenie ustawiczne dla naszego zdrowia psychicznego i dobrostanu. Dlaczego jest to tak ważne dla seniorów? Stymulujące poznawcze aktywności, takie jak czytanie, oglądanie filmów dokumentalnych i wychodzenie na zewnątrz, aby poznawać otaczający nas świat, oferują następujące szerokie spektrum korzyści. Po pierwsze, zwiększona generacja neuronów. Stwierdzono, że kształcenie ustawiczne stymuluje większą generację neuronów i połączeń w mózgu. Neurony są odpowiedzialne za wysyłanie informacji w całym organizmie, a kiedy to się poprawia, pozytywnie wpływa to na pamięć, uwagę, myślenie i umiejętności rozumowania. Po drugie, zmniejszenie ryzyka demencji. Wspomniana większa generacja neuronów może utrzymać i poprawić zdrowie mózgu. Działania takie jak nauka języka lub panowanie nowej techniki ogrodniczej są stymulujące poznawczo i mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera i innych form demencji. Ponadto może to zmniejszyć napięcie mięśni i obniżyć ciśnienie krwi. Niższy poziom stresu może następnie pomóc lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, wyzwaniami i zmianami w życiu. I po trzecie, więcej socjalizacji. Jednym z najlepszych aspektów kształcenia ustawicznego jest to, że można je realizować z innymi. Kursy szkoleniowe, grupy dyskusyjne, kluby książkowe mogą być źródłem i okazją do interakcji społecznych, które są intelektualnie angażujące i pomagają uniknąć depresji i izolacji. Jako ogólny powód badania te podają po prostu to, że jesień naszego życia to najlepszy czas na kontynuowanie nauki oraz odkrywanie i rozwijanie naszych zainteresowań. To sprawia, że kształcenie ustawiczne jest koniecznością i należy z niego skorzystać od zaraz, bez zbędnej zwłoki. Moi byli koledzy z grupy interesu do spraw kształcenia ustawicznego w Parlamencie Europejskim podsumowali swoją analizę pod względem edukacji cyfrowej. Wnioski są takie, że podejście oparte na kształceniu ustawicznym jest obecnie szczególnie pilnie potrzebne. Wezwali oni państwa członkowskie do włączenia tej kwestii do ich przyszłej polityki. Proszę pozwolić mi na krótką uwagę osobistą. Nie przez przypadek ESU wybrała właśnie ten kluczowy temat digitalizacji jako główny punkt niedawnej letniej Akademii ESU, która odbyła się w czerwcu w Wiedniu. EPRS, Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, zwróciło uwagę na znaczenie kształcenia ustawicznego na poziomie Unii Europejskiej. Komisja Europejska przedstawiła pomysł utworzenia do 2025 roku Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, który ma pomóc wszystkim Europejczykom w każdym wieku, wspieranego przez Plan Odbudowy dla Europy, Europe's Recovery Plan, Next Generation EU i program Erasmus+. Komisja Europejska połączy sieć krajowych koordynatorów, którzy wymieniają najlepsze praktyki i współpracują ze stowarzyszeniami, sieciami i organizacjami do spraw pracy w celu promowania uczenia się dorosłych dla wszystkich grup wiekowych. Możemy motywować nasze organizacje członkowskie ESU we wszystkich krajach do wzięcia udziału w tej wspaniałej inicjatywie. Równolegle Parlament Europejski skutecznie obronił budżet nowego programu finansowania Erasmus+, ponieważ jest to narzędzie edukacyjne numer jeden, które pomaga uczestnikom nabyć te umiejętności. Na innym poziomie, w ramach Europejskiej Agendy na rzecz Uczenia się Dorosłych,
Komisja Europejska prowadzi e-platformę dla kształcenia dorosłych w Europie, która jest wielojęzyczną przestrzenią internetową łączącą społeczności praktyków, centrum zasobów, kalendarz wydarzeń i narzędzie do wyszukiwania partnerów. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w moim kraju. Mamy tam Narodowy Plan na rzecz kształcenia ustawicznego w Austrii. Odpowiada on na pytanie, co daje kształcenie ustawiczne. A odpowiedzi są następujące. Edukacja i kształcenie ustawiczne pomagają osobom starszym uczestniczyć w życiu społecznym i kształtować własne życie. Osoby starsze, które kontynuują naukę, zdobywają nową wiedzę, nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie oraz poszerzają swoje horyzonty. Stymulacja umysłowa poprawia pamięć i ma pozytywny wpływ na zdrowie. A ponadto kształcenie dorosłych może przyczynić się do radzenia sobie ze zmianami, utrzymania niezależności i rozwoju osobowości. Oznacza to, że kształcenie ustawiczne jest podstawą utrzymania zdolności umysłowych. Jednak jednostronne działania, takie jak tylko rozwiązywanie krzyżówek czy łamigłówki sudoku, nie wystarczą na dłuższą metę. Potrzebne są różnorodne bodźce, które z pozytywnym skutkiem stymulują myślenie, percepcję i wyobraźnię. Na przykład nauka języków obcych, taniec, nauka gry na instrumencie czy studia uczenie się. Taka ciągła aktywność umysłowa i fizyczna zmniejsza ryzyko demencji, poprawia dobrostan fizyczny i psychiczny oraz przyczynia się do integracji społecznej. Znalazłem opracowanie kalifornijskiej organizacji o nazwie Family Matters, która bardzo ciekawie przedstawia, jak rozpocząć kształcenie ustawiczne nie w sposób intelektualny, ale w sposób bardzo praktyczny, możliwy do zrealizowania dla każdego. Przykład ten pokazuje kilka prostych sposobów na wprowadzenie seniorów w nowe umiejętności lub hobby. Mogą oni cieszyć się kształceniem ustawicznym i rozpocząć swoją indywidualną ścieżkę przez kształcenie ustawiczne, na przykład poprzez zapisanie się na zajęcia smalarstwa, gotowanie z nowych przepisów, aktywne ćwiczenie gry na instrumencie muzycznym, wykonywanie drobnych napraw w domu, korzystanie z nowych technologii, uprawianie jogi lub medytacji. Jak widać, kształcenie ustawiczne może sprawić wiele radości, a jego owoce są zdecydowanie warte tych wszystkich wysiłków. Podsumowując mój dzisiejszy wkład, mam nadzieję, że udało się przekonać Państwa do skupienia się na korzyściach płynących z kształcenia ustawicznego jako niezwykle istotnego dla starszych dorosłych. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę Państwu dobrego i miłego czasu podczas konferencji. You can see lifelong learning can make much fun and the rewards are well worth all these efforts. Summarizing my today's contribution, I hope I could convince you to focus on the benefits of lifelong learning as essential for older adults. Many thanks for your attention. Have a good time. Poproszę o taką króciutką jeszcze wypowiedź naszego gościa z Czech. Dodam tylko, że Czechy mają duże doświadczenia w pedagogice dorosłych, bo największy autorytet w tej dziedzinie to jest właśnie Czech. Proszę, pani docent. Thank you very much. I have been preparing long presentations, but nevertheless, I shall speak only about the outstanding personality from the Czech nation, Jan Amos Komenský, John Amos Komenius. And I would like to... Yes? And I shall speak... Janusz, please, could you help me? Yes. I shall prepare it. Yes, first of all, introduction.
where I wanted to point that education reform is going on in all states in the world. And even in the Czech Republic is speaking not only for young people, but also for the old generation for long life learning. I wanted to point in my introduction one thing, that it should not be only the practical knowledge, but also some spiritual knowledge. And we should use the term wisdom. Or nobility, uszlechtieloc, what is very challenging. It was my first point, not to forget nobility or wisdom for our generation and for the future. Secondly, I would like to speak or to only to mention Jan Amos Komenský and why. Jan Amos Komenský is teacher of nations. He was pedagogue, philosopher, theologian, linguist, historian, writer, publisher, and reformer. And I should explain why I stress Jan Amos Komenský, because his ideas are still valid. And the challenges of Jan Amos Komenský are valid until now and for future. Jan Amos Komenský was the first theoretician of lifelong learning. It is a new appreciation of him. I shall not discuss about the story of life of Komenský. Komenský was Protestant and he should leave the Czech and Moravian land. And he could not return. What is interesting that he worked in Poland, in Leszno. I have been there and a lot of work was written in Leszno. I shall not describe the life, but I recommend you to read a very outstanding position of Jan Amos Komenský. And because I have only several minutes, I would like to stress that Jan Amos Komenský was before appreciated as the pedagogue, but today Jan Amos Komenský is appreciated as a whole. He is not only important for this pedagogy and didactic, but for the word correction program in his work. His education is for all and during all the life until the death. It is very important. He told what is important for the young generation, for the men generation, and for the old generation. What virtue should be followed. And he refers to politics, religion, and education. What is very important is his work, Pan Sophia, General Wisdom. And according to Komenský, the knowledge should be accessible to all people and contains everything that is necessary both in earth life and in the afterlife. Thank you for your attention. Proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękuję pani docent za wystąpienie. I powiem tak, jak przygotowywałam się do tego panelu, to bardzo ucieszyłam się z obecności pana Heinza Beckera, tak jak powiedziałam, ekonomisty, bo tak sobie pomyślałam, że wszystkie organizacje seniorskie no, muszą funkcjonować ze wsparciem. Ludzie starsi sami sobie nie poradzą ze sfinansowaniem działalności. Boleśnie nas doświadczyła pandemia. Być może, że nasi koledzy z zagranicy tak bardzo nie odczuwają wpływu wojny, jak my odczuwamy. Ale proszę nas zrozumieć, wojna jest za naszymi granicami. My jesteśmy państwem frontowym.
dodatkowo bardzo boleśnie doświadczonym przez II wojnę światową. To wszystko oddziałuje na naszą psychikę, na psychikę wszystkich obywateli, również seniorów. W tej chwili doświadczamy trzeciego czynnika, który może sprawić, że ta działalność stanie się, o ile nie bardzo trudna, a może wręcz niemożliwa. To jest kryzys ekonomiczny. Jak inflacja, jak drożyzna wpłyną na funkcjonowanie organizacji seniorskich. My już mamy takie sygnały od niektórych fundacji, od niektórych stowarzyszeń, że koszty energii elektrycznej czy wynajmu pomieszczeń będą tak duże, że w ogóle nie rozpoczną tej działalności. Także jest to bardzo ważne. No i zostawiam Państwa z taką refleksją, czy rzeczywiście co nas nie zabije, to nas wzmocni i czy tych czynników, które naprawdę utrudniają życie organizacjom seniorskim, nie jest już w tej chwili za dużo. Czy my to wszystko zniesiemy? Oby tak. Dziękuję Państwu bardzo. Chyba nie zdążymy już. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, ja mam propozycję i proszę o jej akceptację. Chcielibyśmy się zmieścić w zaplanowanym programie do godziny 16, wobec czego wszystkie materiały, w tym również ta wypowiedź filmowa pana Beckera, będzie Państwu udostępniona. Kolejny punkt to jest krótka, jednoslajdowa prezentacja. Jest to afisz, który był, plakat, który był przedstawiony na konferencji EKG ONZ w Rzymie 15-16 czerwca. To jest plakat Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który pokazuje elementy współpracy środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ale również we współpracy z Polską Unią Seniorów, z niemieckimi organizacjami humanitarnymi, którzy wspierali seniorów z Ukrainy, którzy przyjechali na teren Polski. Ten slajd również, nie będę go szerzej teraz komentować, tylko poproszę Państwa o akceptację, ażebyśmy mogli przejść do ostatniego ważnego punktu, czyli do dyskusji. Dlatego, że o 16 chcielibyśmy zakończyć to spotkanie, a wiem, że przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, organizacji seniorskich, jedne z największych w kraju, są na sali, zgłosili chęć udziału w dyskusji i jeszcze muszą wrócić do Warszawy, bo wykupili bilety. To wszystko biorąc pod uwagę, myślę, że jak przejdziemy teraz do dyskusji, to Państwo to zaakceptujecie. Proszę o Państwa opinię. Czy macie Państwo inne propozycje? Możemy tak to zrobić? Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. I w takim razie zapraszam serdecznie pani dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jest to największa organizacja seniorów w kraju. Resztę powie Elżbieta. Ja prosiłam też o to, ażeby każdy, który będzie chciał wziąć udział w dyskusji, swoje wystąpienie zakończył wnioskiem. Wnioskiem, który byłby jednym z elementów do podsumowania naszej konferencji. Jeszcze mamy kolejne osoby. Pani doktor Maria Żrałka jest również, proszę bardzo. Jest pani profesor również przedstawicielem Komisji do Spraw Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w Polsce. Kolejna osoba, która wyraziła chęć zabrania udziału w dyskusji, to jest pani prezes Marzena Rudnicka, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.
A więc mówimy o srebrnej gospodarce, mówimy o seniorach, którzy chcą jeszcze pracować. Następnie mamy Małgorzatę Stanowską. Pani Małgorzata Stanowska jest Małgosia. To jest właśnie przedstawicielka Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EU, o których badania seniorzy za 15 lat była również mowa. I jeszcze mamy zgłoszoną panią Paulinę Rutę, panią prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Zapytam jeszcze, czy goście z Europejskiej Unii Seniorów też zechcieliby zabrać głos w ramach dyskusji? Przechodzimy w takim razie do dyskusji i ja myślę, że jeżeli będą jeszcze jakieś głosy z sali, to je uwzględnimy. W takim razie bardzo proszę, Elżbieta, czy mogę cię prosić o zabranie głosu? Proszę uprzejmie. I po kolei pani będę prosiła, dobrze? Szanowni Państwo, szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni goście, to ogromna satysfakcja i zaszczyt być dzisiaj z Państwem. Dziękuję za zaproszenie i za możliwość udziału w dzisiejszej konferencji. No ale też nie ukrywam, że zadanie to jest bardzo ambitne, żeby, jak rozumiem, w 3, góra 4 minuty odnieść się do dyskusji i sformułować jakieś postulaty. Nie sądzę, żeby mi się to udało w całości zrobić. Będę się starała maksymalnie skracać. Proszę Państwa, chciałabym mówić o aktywności seniorów, ale w trochę innym ujęciu niż to, o czym Państwo tutaj mówili, czym zajmujemy się na co dzień. Chciałabym mówić o aktywności jako o wyzwaniu. Pozwólcie Państwo, że zacznę od takiego cytatu z pewnej bardzo mądrej, bardzo prawdziwej książki poświęconej życiu seniorów w pewnym domu opieki. Otóż cytat brzmi mniej więcej tak. Kiedy jesteś dzieckiem, to chcesz jak najszybciej być dorosły. Kiedy jesteś dorosły, tak, do 60, to chcesz jak najdłużej być młody. A kiedy jesteś stary, to już nic ci się nie chce. Więc ja myślę, że działalność organizacji senioralnych, działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku, działalność mojego związku, także innych organizacji tutaj reprezentowanych, no to właśnie ma na celu, żeby przekonać osoby starsze, żeby chciało im się chcieć. Żeby powiedzieć i pokazać, że w tym naszym etapie życia, już po zakończeniu aktywności zawodowej, mogą być nowe wyzwania, możemy się uczyć nowych rzeczy, możemy fajnie, ciekawie, atrakcyjnie spędzać czas, poznać nowych ludzi. No jednym słowem, że możemy czymś te lata wypełnić. I oczywiście Państwo to robicie, piękne tutaj slajdy dzisiaj pokazywaliście. Ja bym też mogła Państwu powiedzieć, co robi Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w tym zakresie. Ale ja powiem coś innego. Powiem nie o tym, co robimy, ale o tym, czego nie robimy. I Państwo, i my, i myślę, że również wszystkie inne organizacje. Proszę Państwa, osób starszych mamy w Polsce 10 milionów. We wszystkich organizacjach senioralnych, tak w całym kraju, jest góra 1,5 miliona. Pewnie 1-2 miliony, może 3 miliony to są osoby starsze, które świadczą, że tak powiem, usługi opiekuńcze swojej rodzinie, które są zajęte na tym polu. A gdzie pozostałe 5 milionów? 5 milionów osób starszych, proszę Państwa, w przewadze są to zresztą kobiety, o czym jeszcze za chwilkę powiem, to są te osoby samotne, to są osoby zamknięte w domach, często dosłownie, bo albo to są ci tak zwani już przysłowiowi więźniowie czwartego piętra, albo osoby, którym niesprawność nie pozwala wyjść, albo ci, którzy taką niesprawność i obawę przed wyjściem mają gdzieś tam w głowie zakodowane, że obawiają się wyjścia i że ten ich świat, zwłaszcza w czasach pandemii, a czy pandemia to była tylko wisienka na torcie, zamknął ich w domach, bo tak naprawdę w tych domach ci ludzie byli zamknięci również przed pandemią. Pandemia tylko jak gdyby postawiła taką kropkę nad i, że właśnie z poniedziałku na wtorek zostajemy zamknięci. Oni i tak w tych domach siedzieli, proszę Państwa. Gdzie jest te 5 milionów ludzi? Czy jesteśmy w stanie do nich dotrzeć? Oni chyba najbardziej potrzebują naszego wsparcia, naszej aktywności, pewnej nadziei na to, że życie nie musi być beznadziejne. Że to nie jest tak, że już nic mi się nie chce. Jak do nich dotrzeć, proszę Państwa? Myślę, że to jest wielkie wyzwanie, przed którymi my stoimy. I tak, kilkakrotnie tutaj mówiliśmy o tym wykluczeniu cyfrowym.
To jest rzeczywiście ogromny problem, przy czym ja zwrócę uwagę. Wykluczenie cyfrowe w tej chwili oznacza de facto wykluczenie z życia. Bo cała masa dziedzin naszego życia, takiego zupełnie powszechnego, nie wiem, opłacanie podatków, składek ubezpieczeniowych, że już nie wspomnę o zakupach i tak dalej, to jest przecież, to się dokonuje przez internet. Banki często już w ogóle nie mają oddziałów, gdzie można wejść i spytać panią pracującą, jak konkretnie mam tam rozumieć przysłany mi rachunek, który wydaje mi się wyższy niż powinien być. To wszystko przechodzi do sfery internetu. Parę milionów ludzi, parę milionów naszych obywateli, naszych współobywateli jest z tego życia w ogóle wyłączonych, proszę państwa. Nie wiem, czy tak do końca zdajemy sobie sprawę, co to oznacza. A wśród tych 5 milionów włączonych, pozwólcie państwo, że jeszcze o tym powiem króciutko, bo przy każdej okazji o tym mówię, jest grupa osób starszych podwójnie, a nawet powiedziałabym potrójnie wykluczona. To są kobiety. To są starsze, samotne kobiety. One są wykluczone również ekonomicznie, ponieważ mają świadczenia przeciętnie 30% mniejsze od świadczeń mężczyzn. I teraz wyobraźcie sobie sytuację takiej kobiety, jednej z tych 5 milionów, bo tak naprawdę tych kobiet jest troszkę może mniej. Kiedy odchodzi mąż czy partner i ona zostaje z tą swoją biedą emeryturą zamknięta w domu. Jak dotrzeć do tych ludzi, proszę państwa? Tak polska starość zaczyna mieć twarz kobiety i to biednej kobiety. Myślę, że dostrzeżenie tych ludzi jest takim ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich. Ja nie mam w tej chwili gotowej recepty, jak można to zrobić, ale myślę, że musimy poszukiwać sposobów dotarcia do tych ludzi, którzy, jak mówię, no siedzą zamknięci w tych domach i którzy tak naprawdę chyba czekają jeszcze na coś, na jakąś iskierkę nadziei, że to życie może być ciekawsze, może jeszcze można sobie jakieś cele stawiać. Dlatego gdybym miała zakończyć tą króciutką z konieczności wypowiedź jakimś wnioskiem, to miałabym takie dwa wnioski. Jeden dotyczy nas wszystkich, to znaczy przedstawicieli organizacji senioralnych, przedstawicieli fundacji, organizacji skupiających i reprezentujących osoby starsze. Żebyśmy mieli świadomość, że powinniśmy być głosem nie tylko tych 2 milionów aktywnych, że powinniśmy wyjść z tej naszej bańki, tych aktywnych, chodzących na wykłady, jeżdżących na wycieczki, biorących udział w senioradach. Dostrzeżmy również tych innych i musimy być głosem również tych 5 milionów zamkniętych w domach. To jest, myślę, takie ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Drugie wyzwanie to jest, powiedziałabym, już raczej dotyczące, skierowane do władz. Otóż wydaje mi się, że przy obecnej skali niskich kompetencji cyfrowych osób starszych i tego, o czym mówiłam, to znaczy, że tak naprawdę życie już jest, dzieje się w internecie i osoby, które z niego nie korzystają, z wielu po prostu możliwości fizycznie nie są w stanie skorzystać. Dlatego wydaje mi się, że to mówię pod adresem władz rządzących, myślę, że nie tylko naszego kraju, ale wszystkich krajów europejskich. Jakiś taki powszechny, narodowy program podnoszenia kompetencji cyfrowych powinien być priorytetowym programem polityki społeczno-gospodarczej. To nie jest polityka społeczna, to jest polityka społeczno-gospodarcza dotycząca nas wszystkich, dotycząca całego społeczeństwa. My nie możemy skreślić 1/5 społeczeństwa, gdzieś tam odesłać ich na margines, żeby w samotności dożywali swoich lat i tam umierali. To jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. I żeby zakończyć jakimś takim w miarę optymistycznym akcentem, bo mam świadomość, że to, co mówię i te wyzwania nie brzmią może zbyt optymistycznie, to powiem, że w tej chwili ogłoszony przez ministra cyfryzacji konkurs dla organizacji senioralnych, klubowe kluby seniora, jest zapewne niewystarczającym, ale jednak głęboko w to wierzę, pierwszym krokiem na drodze do tej powszechnej, a przynajmniej powszechniejszej niż obecnie, żeby trzymać się realiów, cyfryzacji osób starszych, czyli krótko mówiąc, poprawy życia nas wszystkich i włączenia nas wszystkich, którzy mieliśmy pecha czy szczęście ukończyć 60. rok życia, w obszar życia społecznego, we wszystkich jego bardzo bogatych przejawach. Czego państwu, wszystkim tu obecnym i tych, których tutaj nie ma, bardzo serdecznie życzę. Sobie oczywiście również. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Ja przede wszystkim reprezentuję Komisję Seniorów do Spraw Seniorów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
I właściwie możemy powiedzieć tak, że to nie przypadkiem właśnie pan Rzecznik Praw Obywatelskich objął patronatem honorowym tę konferencję, bo fakt, że powstała komisja do spraw seniorów, że tematyka ta jest ogromnym obszarem oddziaływania rzecznika, świadczy, że temat jest ważny i doceniany. Komisja w ogóle powstała w 2011 roku. Jest już trzeci rzecznik, który zaakceptował istnienie takiej komisji, a więc jest to ranga bardzo istotna. Komisja, co jest bardzo ważne, myślę, na tle działań na rzecz seniorów, ma kilka atutów. Pierwszy atut to to, że są i praktycy, i teoretycy. Że spotykamy się nauka z teoria z praktyką. Druga zaleta to jest, że to jest międzypokoleniowa. My tam mamy bardzo młodych i zawsze młodych uczestników tych naszych spotkań. A więc jest to też takie spojrzenie bardziej holistyczne, które pozwala nam każdy z problemów, który pojawia się, popatrzeć z różnych punktów widzenia i myślę, że to jest jakaś zaleta. Trzecia rzecz, która jest bardzo istotna, która tutaj właściwie cały czas nam wybrzmiewa, że musimy działać nie zamykając się w pewnym kręgu, że w związku z tym również komisja współpracuje z wieloma podmiotami, do każdego z tematów, które się pojawiają, staramy się dobrać również specjalistów z zewnątrz. I to jest ten trzeci atut. Co komisja w ogóle robi? Po co ona w ogóle jest? Otóż dla Rzecznika Praw Obywatelskich jest to takie źródło wiedzy właśnie o problemach ludzi starych. My jako komisja przygotowujemy ekspertyzy w zależności... jest puszczone. Proszę Państwa, to tak by the way. Tu są publikacje, które są efektem pracy komisji. Wszystkie publikacje są na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Darmowa możliwość ściągnięcia, więc wszystkie te publikacje są dostępne. I my jako komisja właśnie przygotowujemy ekspertyzy, które często przekładają się na publikacje, proponujemy zmiany systemowe, a więc jeśli sygnalizowane są, mamy jakiś sygnał, że są pewne rozwiązania, które ewentualnie wymagają ingerencji rzecznika, my to sygnalizujemy, nie dość tego, przygotowujemy pewien materiał do wystąpień, czyli dajemy materiał, który rzecznik wykorzysta w swoich wystąpieniach generalnych. Poza tym możemy także wskazać takie obszary, które nie są zregulowane, a które uznajemy, że powinny być przedmiotem zainteresowania rzecznika. I wreszcie myślę, że bardzo ważna sprawa, to co cały czas mówię, my nie zamykamy się w naszym kręgu i te publikacje, które są pokazane, świadczą o tym, że jesteśmy także popularyzatorami wiedzy i problemów, z którymi się znajduje. A jaki jest obszar oddziaływania, znaczy obszar zainteresowania komisji? Łatwiej by mi było powiedzieć, o czym nie mówimy, ale z takich rzeczy, które warto podkreślić, że są przedmiotem, to przede wszystkim najpierw była diagnoza. Mamy dwie olbrzymie diagnozy sytuacji seniorów w Polsce. To było podstawą do rozwiązywania właśnie różnych problemów. Zajmowaliśmy się i zajmujemy szeroko rozumianą przemocą, a więc nie tylko tą fizyczną, ale i także psychiczną, te wszystkie elementy, które wiążą się z przemocą. Zajmieliśmy w momencie, kiedy były zmiany w systemie ochrony zdrowia, sygnalizowaliśmy, że seniorzy zaczynają być wykluczeni z systemu ochrony zdrowia. Nie ma oddziałów geriatrycznych, a więc cały obszar geriatrii. Mówiliśmy i myślę, że to jest coś bardzo pięknego, o czym mało się mówi.
zwróciliśmy uwagę na sposób komunikacji otoczenia z ludźmi starszymi. Ten tak zwany elder speak. Jak mówić do ludzi starszych, żeby ich nie obrażać, żeby twoje słowa, moja godność była czymś bardzo istotnym. Nie dość tego, ogłosiliśmy konkurs na słowa, które w największym stopniu będą oddawać ten negatywny, pejoratywny sposób rozmowy. I efektem konkursu myślę, że bardzo się Państwu spodobają dwa słowa. Mianowicie w stosunku do indywidualnej osoby to jest nic tylko dziadurzenie. Nie dziadusz. Jest to coś bardzo negatywnego, a pokazujące, ja bardzo współczuję paniom, które tłumaczą to, ale tego się nie da inaczej. Natomiast w stosunkach już instytucjonalnych mówimy o gerontomowie, a więc mamy takie obszary, które są bardzo istotne. Następnie oczywiście wolontariat, edukacja, program Dostępność Plus, głównie wydana też książeczka o dostępności przestrzeni. Natomiast oczywiście temat, który ostatnio zdominował, to problemy związane z COVID-em. I zrobiliśmy badania, właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich i szkoła, w której pracuję, zrobiliśmy badania. Prawie 200 odpowiedzi uzyskaliśmy. I to, co pani tu powiedziała o tym całkowitym wykluczeniu części seniorów. Myśmy badali, jak najstarsi seniorzy, ci, którzy byli w pierwszej kolejności, mieli być szczepieni, ale mieli się zarejestrować przez internet. I to była, no zapraszam do również raportu, to była jedna wielka klęska. I w tej chwili takim dominującym elementem, ale myślę, że Państwo się z tym zgodzicie, to jest problem opieki nad ludźmi starszymi i Alzheimer, choroby otępienne. Mamy tutaj już wiele konferencji, ale ponieważ mój czas mija, więc ja już tylko zasygnalizuję Państwu, właściwie zostałam wywołana, że do wniosku. Jaki wniosek może być komisji? Zapraszamy do współpracy. Sygnalizujcie nam Państwo, jeśli widzicie, że są jakieś obszary, które wymagają interwencji i będziemy tylko wdzięczni za poszerzenie naszych spojrzeń, bo tak naprawdę mówiąc o ludziach starych, o tych wszystkich problemach, nie dzielmy, czy to jest edukacja, czy to jest zdrowie. Popatrzmy holistycznie na człowieka starego jako całości i próby rozwiązania jego problemów. Dziękuję ślicznie. Witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie i że mogę te kilka słów powiedzieć, tym bardziej, że jestem po szeregu konferencji i mam wniosek dzisiaj właśnie, bardzo świeży. Wczoraj byłam na konferencji na festiwalu badaczy, który nazywa się In Summit od innowacji i inclusion i insights. I tam mówiłam między innymi o inkluzywności wobec pracowników 50+. Natomiast mój wniosek był zgoła inny, o którym Państwu za chwilę opowiem. Mówiliśmy dzisiaj o kilku kryzysach, o kryzysie związanym z pokojem na świecie, o kryzysie energetycznym czy ekonomicznym, o wojnie w Ukrainie, a ja chcę trochę powiedzieć o wojnie pokoleń i o kryzysie demograficznym. Natomiast kiedy słyszę, że nadciągnęło i zalało nas srebrne tsunami, to włosy mi się jeżą na głowie, dlatego że tsunami jest zjawiskiem nagłym i niespodziewanym. Natomiast sytuacja demograficzna, którą mamy, to jest sytuacja, którą bardzo dobrze byliśmy w stanie przewidzieć i przewidzieliśmy. A dwa, bardzo ciężko na to pracowaliśmy w krajach wysoko rozwiniętych, aby żyć coraz dłużej i aby planować rodziny. Zatem zderzenie dwóch megatrendów w postaci niskiej dzietności i długiego życia powoduje właśnie dzisiejszy wspaniały skutek, którego bardzo oczekiwaliśmy. Dlaczego zatem fakty mówią tak? Grupa komercyjna, do której firmy kierują swoje reklamy, działania i dopasowują do tak zwanego użytkownika ostatecznego wszelkie funkcje, kończy się na 49 roku życia.
Dlaczego w Polsce wobec tego 14 milionów ludzi pozostaje poza nawiasem rozpoznania ich potrzeb? Nie mówiąc już o osobach 60+, które właśnie, jak tu ktoś powiedział, jak ten monolit, uznane zostaną jako tak zwany senior, czyli nie wiemy o nim nic, ponieważ senior mieszka gdzie? Na innej planecie. Dlaczego wobec tej sytuacji rynek pracy, dane z Polski, włącza tylko 8% osób po 60 roku życia wobec ogólnie aktywnych zawodowo ludzi w Polsce? Oznacza to, że jeszcze mając 65 lat, kiedy przechodzą mężczyźni na emeryturę, no to głównie aktywnymi zawodowo osobami są mężczyźni. I kiedy pracujemy z różnymi firmami, robiąc badania i też metodą tajemniczego klienta, to na przykład słyszymy pytanie od młodego doradcy do klienta 74-letniego, czy skończył pan 26 lat? Notorycznie marketerzy, czyli ci, którzy produkują komunikaty, boją się używania słowa senior, a dzisiaj państwo swobodnie tym słowem operujecie, mówiąc o swojej grupie wiekowej. Więc nazywają państwa osoby starsze na przykład silversami albo inaczej. I to bywa po prostu zwyczajnie niezrozumiałe. I robimy czasami takie eksperymenty, że ubieramy takich młodych doradców w tak zwane kombinezony geriatryczne. I bywa, że te osoby płaczą. Bywa, że te osoby mówią, że im jest bardzo wstyd, ponieważ one nie zdawały sobie sprawy z tego, jak czuje się osoba w pewnym wieku. I że to może być profesor, to może być pani księgowa, to może być rodzic, to może być każdy, ponieważ pewne zmiany po prostu są specyficzne dla wieku. Ja jestem przedstawicielką pokolenia kanapki, czyli tego, którego dzieci już są dorosłe, ale jeszcze trzeba wspierać, ale już wie, co to znaczy postępujące zmiany u rodziców i u ich rówieśników. Dlatego mam prawo powiedzieć, i też z racji tego, czym się zajmuję zawodowo, czyli prowadząc Instytut Gospodarki Senioralnej, że na naszym pokoleniu ciąży niesamowita odpowiedzialność zbudowania realnego dialogu między pokoleniami. Ale nie dialogu takiego w słowach, tylko dialogu, który będzie polegał najpierw na poniesieniu odpowiedzialności przez poszczególne pokolenia. Na czym to polega? Jeżeli młodzi nie znają potrzeb osób starszych, ale krzyczą do nich: zabierzmy babci dowód, bo ona głosuje w taki sposób, że my tego nie chcemy, bo ona nie zna naszych potrzeb, ponieważ to starsi zaśmiecili nam planetę, starsi teraz chcą walczyć z kryzysem energetycznym, paląc byle czym w piecach, a przecież inwestujmy w energię odnawialną. A z drugiej strony starsi mówią: technologie rozwijają się szybciej niż się starzejemy, zostawiacie nas za ścianą, za zamkniętymi drzwiami. Dlaczego w procesie projektowania takich rozwiązań też digitalnych i stron internetowych nie uczestniczą osoby starsze, które by na bieżąco mówiły, czy dla nich to jest zwyczajnie dostępne? Dlatego realna wojna pokoleń trwa. I moim zdaniem ten wniosek taki na dziś polega na tym, żebyśmy najpierw w swoim otoczeniu wzajemnie, międzypokoleniowo zapytali, jakie są nasze potrzeby wobec drugiego pokolenia. Nie oczekiwania, potrzeby. Czyli żeby osoba starsza zapytała osobę młodszą i tą jeszcze młodszą. My mamy teraz nawet na rynku pracy, już nawet 6 pokoleń się zdarza, czyli pokolenie alfa już wchodzi na rynek pracy, a pokolenie tak zwane silent generation, czyli to ciche pokolenie, czyli jeszcze starsze niż boomerci, jeszcze jest na rynku pracy. Więc mamy bardzo wiele pokoleń, które wzajemnie powinny stanąć do siebie naprzeciwko, twarzą w twarz i zapytać, jakie masz oczekiwania wobec tego pokolenia. I drugim etapem powinny być badania, które zadadzą to pytanie, czyli jakie oczekiwania ma pokolenie Z wobec boomersów, wobec X-ów i wzajemnie. To będzie podstawą do rozpoczęcia realnego dialogu, bez którego moim zdaniem nie poradzimy sobie z wyzwaniami, które dziś mamy na świecie. Dziękuję bardzo. Małgorzata Stanowska, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E. Ja już byłam na swój sposób wprowadzona przez ciebie, mówię do Ewy Piłat. Bardzo ci dziękuję za to. Jednocześnie
To jest coś niesamowitego. Kiedy teraz słuchałam mojej przedmówczyni, przypomniał mi się tekst Wiesławy Szymborskiej w Krakowie, trudno go nie przytoczyć, która o wieku mówiła jako o darze długiego życia. I pomyślałam sobie, że to jest niesamowity dar. Kiedy kończyłam studia i prowadziłam jakieś zajęcia, wykłady, prelekcje, nie wiem co jeszcze robiłam, to wydawało mi się, że każda ucięta mi minuta lub odebrana strona z referatu to jest moja jakaś wielka strata. Dzisiaj, kiedy wchodziłam na tą salę, wiedziałam, że z 20 stron zostanie kilka moich refleksji, a na koniec Wiesia postawiła najwyższe zadanie, czyli w jednym zdaniu postawić wniosek końcowy. To jest bardzo trudne zadanie. Ja chciałabym odnieść się do raportu zapowiedzianego już przez Ewę. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E we współpracy lub może odwrotnie. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, na sali jest z nami Katarzyna Świątkiewicz, kierowniczka programowa programu Uniwersytety Trzeciego Wieku Seniorzy w Akcji, wyjątkowego programu, który od 2008 roku wspiera różnorodne formy aktywizacji osób starszych, włączając osoby starsze i głos do przemieniania świata w społecznościach lokalnych. W tym roku konkurs, który koordynuje Seniorzy w Akcji, obchodzi swoje 15-lecie. Wiecie Państwo, że przy okazji jubileuszów często sięgamy do różnych ewaluacji, podsumowań i my również przystąpiliśmy do zebrania refleksji ponad 500 animatorek, seniorek i seniorów tworzących ten program, realizujących różnorodne projekty w całym kraju. W trakcie zbierania ich refleksji zauważyliśmy, że to nie jest tylko czas na podsumowanie, ale pokusiliśmy się przede wszystkim o spojrzenie na przyszłość. I kiedy dzisiaj słucham waszych wypowiedzi, wypowiedzi wybitnych ekspertów, gratulacje dla organizatorów za dobór tematyczny dzisiejszego spotkania, wielkie ukłony, to pomyślałam sobie, że tak, jeżeli coś ma być wartością naszego doświadczenia, tego, czego nabyliśmy wraz z wiekiem, to umiejętność spojrzenia na przyszłość i wejścia w dialog z młodym pokoleniem. Kiedy słuchałam dzisiaj pierwszej wypowiedzi otwierającej tę konferencję, zdałam sobie sprawę, i to naprawdę, to jest odkrycie moje dzisiejszego dnia, że dialog międzypokoleniowy, który jest największym wyznacznikiem naszych działań w programie Seniorzy w Akcji, ma nowe wyzwanie. Powinien być dialogiem wartości. Nie dialogiem międzygeneracyjnym, bo to już nas dzieli, ale dialogiem wartości. Poszukiwaniem tego, co może nas łączyć i co może nas zespalać. Kiedy animatorzy, seniorzy, seniorki wchodzą ze swoimi pomysłami i działaniami, naszym hasłem takim przewodnim jest świat zmieniają ludzie z pasją, prosimy ich na pierwszym etapie o dokonanie diagnozy potrzeb uczestników i społeczności. I myślę, że właśnie taka diagnoza, nie tylko robiona przez amatorów, działaczy społecznych, ale właśnie przez instytucje, decydentów czy osoby współtworzące na przykład Uniwersytety Trzeciego Wieku, a tu moje doświadczenie jest wieloletnie, powinna być punktem wyjścia do stwarzania i oferty, a także proponowania pewnych działań na uniwersytetach trzeciego wieku. Drugim wyzwaniem jest pozyskiwanie partnerów instytucjonalnych i tak zwanych sprzymierzeńców. To nasz głos jako uczestników tych działań powinien towarzyszyć decydentom lokalnym w kreowaniu właśnie polityk społecznych. Jednym z największych osiągnięć tego programu, kiedy czytałam pierwsze wyniki ankiet i badań tych ewaluacyjnych, był głos, który pozostanie w moim sercu już na zawsze. Wszystkie osoby, które prowadziły jakieś działania społeczne w swoim środowisku, za największą satysfakcję uznawały poczucie sprawczości. Być może dla Państwa jest to coś oczywistego,
Dla mnie była to wyjątkowa wartość, na którą chcę w moim życiu zwrócić wielką uwagę. By każda osoba bez względu na wiek, status społeczny, miała poczucie sprawczości tam, gdzie dzieli się swoim czasem, życiem, doświadczeniem i chce współtworzyć społeczność lokalną. Postawiliśmy w tym raporcie pytanie, jaki będzie świat seniorów za 15 lat. Jacy będą seniorzy, seniorki? Jakie będą ich relacje z resztą społeczeństwa, z innymi pokoleniami? Czy i jak zmieni się doświadczanie postrzegania starości? Mówiłaś tu, przepraszam, bo jesteśmy po imieniu Marzeno, o słowie senior. Żeby nie bać się słowa starość, słowa senior. W tym raporcie podejmujemy dyskusję, czy jest to słowo nadal właściwe. Co różnicuje nas, 60-latków, od osób, nazwijmy to już niesamodzielnych, wymagających wsparcia? Kim są seniorzy? Czy rzeczywiście to słowo jest słowem odpowiednim dla dzisiejszych aktywnych 60-latków? Wśród czynników zmian, które wpłyną, i ważne byśmy mieli ich świadomość, a zwłaszcza świadomość ich wpływu, w raporcie wskazujemy 6, proszę się nie bać, ja nie będę omawiała raportu. Pierwszy czynnik, który tu na tej sali nie wymaga żadnego komentarza, czyli starzenie się społeczeństwa. Drugi czynnik, rosnąca zamożność i sprawczość kobiet. Jest to czynnik, który w Polsce w sposób szczególny wybija się w ostatnich latach. Od kilku lat obserwujemy gwałtowny wzrost w Polsce kobiet z wyższym wykształceniem, kobiet zaangażowanych społecznie. Tu z profesor Zrałek też rozmawiałyśmy, że ta samotność i wykluczenie wielokrotnie dotyka mężczyzn niewidocznych w obszarze oddziaływania organizacji społecznych. To jest temat do innej dyskusji, ale naprawdę bardzo ważnej. Również wśród animatorek konkursu Seniorzy w Akcji w większości przez lata dominowały kobiety. Problem otyłości jako problem społeczny. Mówiliśmy dzisiaj w jednym z panelu o zdrowiu. Tylko na skutek otyłości ten dar długiego życia w 50 roku zacznie zmieniać się w drugą stronę. Średnia długość życia ze względu na problemy z tym związane będzie się zmniejszać. Miasta, które stają się jako domyślne miejsce życia. Dzisiaj 70% polskich seniorów mieszka w miastach. W Europie ten procent jest dużo wyższy. Postępująca digitalizacja i robotyzacja życia i odpowiedź nas jako konsumentów tych dóbr lub brak tej odpowiedzi. Hasło, które w Polsce jest bardzo czytelne, czyli hasło lepiej już było, jest nie tylko hasłem publicystycznym, ale przenosi się w tej chwili w świat ekonomii. Pokolenie Y-ów może być pierwszym, którego zarobki będą niższe niż zarobki poprzedniej generacji. Tego jeszcze nie było. I to nas może podzielić. Żeby nas nie podzieliło, sięgnijmy do dialogu wartości. Spójrzmy na świat przez pryzmat megatrendów. Czy będziemy patrzeć na starość przez hasło żyje się tylko raz albo super ludzie? Czy może wejdziemy w trend świat jest wspólny i żyjmy w zgodzie z naturą? Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Reprezentuję Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking i przyjechałam do Państwa ze Złotoryi, ze stolicy polskiego złota, z Dolnego Śląska. Jest mi bardzo miło, tym bardziej, że mogłam dzisiaj słuchać tutaj twórczyni Nordic Walking z Finlandii, pani Leny. Czuję się dumna i zaszczycona
i bardzo dziękuję za pani organizator, za zaproszenie. Proszę państwa, ja będę może kontynuować ten temat nadany przez panią Lenę, bo Nordic Walking to coś więcej. To jest może tak, nasze takie motto jednego z naszych seniorów i też zaraz państwu powiem, bo my jesteśmy bardzo dumni z tego słowa senior. Nawet nasz projekt jeden nazywa się Nordic Walking Senior. Natomiast nasz właśnie senior, nasz uczestnik takie motto ma. Pamiętajcie, starsi, młodzi, chodzi o to, żeby chodzić. I to jest to motto. I od razu, starsi, młodzi. Kiedy ogłaszamy regulamin naszego projektu, mamy od razu telefony, maile, ale kto to może przyjść? Ale Nordic Walking Senior, ale to kto to jest? To kto to ja mogę? Otóż, proszę państwa, nigdy nikogo nie wyrzuciliśmy z zajęć. Przychodzą babcie, dziadkowie, wnuczki, rodzice, mamy. Także to jest taki projekt dla wszystkich, ale nazywa się Nordic Walking Senior, bo my jesteśmy dumni z tego, że możemy z seniorami współpracować, że możemy od nich się uczyć. Bo powiedziałam, Nordic Walking to coś więcej. To nie jest tylko spacer, to nie jest tylko marsz. To jest cała technika. I kolejne motto, bo było jedno, pamiętajcie, starsi, młodzi, chodzi o to, żeby chodzić. Teraz drugie motto naszego drugiego uczestnika. Nordic walking to chodzenie, ale nie każde chodzenie to Nordic walking. I tutaj już się państwu zapala lampka, że o, czyli tutaj chyba chodzi o technikę. Tak? O elementy techniczne, żeby chodzić prawidłowo, żeby zachować aspekty zdrowotne, żeby ten Nordic Walking przyniósł nam oczekiwane efekty. Odciążenie stawów biodrowych, kolanowych, odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zaangażowanie do 90% mięśni, idzie z kijami, angażuje całą górę, tak? To musi być technika, a żeby to było, musi być instruktor. To musi być ktoś, kto będzie czuwał nad systematyką, kto będzie mobilizował tych uczestników do wyjścia z domu. Chodźcie, wyjdźcie, spotkajmy się tu i tu. I proszę państwa, ja tak tutaj słuchałam, przyznam się, tutaj jak siedziałam podczas pierwszego wystąpienia pani prezes, to tak mina mi trochę zrzedła. I tak mi się smutno zrobiło, że no... No tak, no nie było to optymistyczne, to co zresztą pani zauważyła. Oczywiście. Natomiast ja może na koniec, tym bardziej, że ostatnie mam wystąpienie, powiem może nie ostatnie, jeszcze będą, ale chciałabym optymistycznie zakończyć, bo naprawdę mamy bardzo pozytywne doświadczenia z mobilizacją seniorów, z tym, żeby oni wychodzili na zajęcia, bo jest ten instruktor, bo jest ten ktoś, kto czuwa nad tym, że będzie bezpiecznie, że będzie razem, że będzie raźniej. I tutaj też pragnę zwrócić uwagę na to, że taki lider, taki instruktor jest strasznie ważny. I tutaj w kontekście tego naszego projektu Nordic Walking, senior, który jest właśnie współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki od 12 lat. 12 lat, rok w rok. I już na sam koniec taką lampkę też państwu zapalę, bo w tamtym roku otworzyliśmy pierwszy w Polsce Uniwersytet Ludowy Kultury Fizycznej. Zwracam też uwagę na te uniwersytety ludowe. To jest tradycja 150-letnia, pochodząca z Danii, Norwegii, Finlandii. Uniwersytety ludowe, które pracują metodą grundtvingiańską, czyli właśnie to lifelong learning i to ten kontakt nauczyciel-uczeń bardzo na tym samym poziomie. I tam szereg innych założeń. Pragnę zwrócić uwagę też na to, bo warto, myślę, zastanowić się i tutaj przyglądnąć się uniwersytetom ludowym, także oczywiście w Polsce działającym. Dziękuję serdecznie. Raz, dwa. Okej.
eine Minute im Europäischen Parlament lernt man, wie viel man da sagen kann. Wir haben heute sehr viel gehört, wo ältere Menschen Unterstützung brauchen. Wir haben vieles gehört, wo ältere Menschen selber aktiv sind. Ich fand die Olympiaden einfach toll, werde ich überall erzählen. Dabei wurde immer unterschieden zwischen jüngeren Senioren und welchen über 80. Möchte einmal eine Lanze brechen für die über 80. Es gibt vielleicht nicht sehr, sehr viele, aber es gibt viele, die noch richtig aktiv und engagiert sind. Nicht nur in Flüchtlingshilfe, in Hausaufgabenhilfe, in Nachbarschaftshilfe, sondern auch überörtlich, sogar international. Hier sitzen eine ganze Reihe. In Deutschland wird im Moment von einem Alterskuratorium in Köln, werden alle Bürger aufgefordert, über 80-Jährige zu benennen, die noch ehrenamtlich aktiv sind. Da werden 9 Preise ausgeschrieben, 3 richtige und 6 Anerkennungspreise. Die Sache ist leider nicht bekannt genug, wie ich glaube. Aber ich bin unheimlich gespannt, was dabei rauskommt. Das ist sicher noch so ein ganz kleines Forschungsgebiet, was die Universität hier und andere Universitäten noch mal annehmen könnten. Dankeschön. Dzień dobry, ja się nazywam Ala Przepiórska-Ułaszewska i reprezentuję Fundację Via Salutis, którą założyliśmy przed 3 laty. Via Salutis oznacza droga do zdrowia i taki cel główny, który sobie postawiliśmy, to była edukacja i integracja osób starszych, ale bardzo szybko okazało się, że edukacja i integracja osób starszych nie może zadziać się tylko w gronie osób starszych, choć to bardzo zróżnicowane środowisko, tak jak Państwo dzisiaj zauważyliście, od 60 do nieskończoności, można powiedzieć, z przeróżnymi potrzebami, doświadczeniami i możliwościami skorzystania z tych zasobów, ale też właśnie działania międzypokoleniowe. Dzisiaj na przykład odbywa się próba teatralna przed spektaklem i tutaj nawiążę do tego, co mówiła pani z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych o wartościach. My pochodzimy z Wałbrzycha, najbardziej wielokulturowego miasta, bo po II wojnie światowej 18 społeczności i narodowości budowało to miasto i w jednym z projektów sięgnęliśmy właśnie po ten wątek. Stworzyliśmy najpierw grę planszową o wielokulturowości miasta, którą stworzyli seniorzy od początku do końca, tworząc pionki ceramiczne, bo jesteśmy miastem ceramiki, tworząc karty, malując plansze, budując logikę gry, spotykając się z ekspertami, chodząc na spacery wielokulturowe, a podczas Dni Wałbrzycha otworzyliśmy tą grę właśnie zapraszając uczniów szkół średnich do spotkania z seniorami i to właśnie seniorzy, którzy tworzyli grę, byli, no powiedziałabym, takimi mentorami wielokulturowości, czyli ta wartość, te wspólne wartości. A dzisiaj odbywa się przed spektaklem kolejna próba. Tworzymy spektakl o wielokulturowej kamienicy. I mamy dzieciaki z podstawówki, i mamy licealistów, mamy takie średniaczki jak ja, czyli prawie 50-tki i seniorki aż do 82 roku życia, bo taka jest nasza najstarsza uczestniczka tego projektu. Ale zwróciliśmy się też z działaniami do edukatorów senioralnych. Stwierdziliśmy, że faktycznie tego brak. Ja parę lat temu sama skończyłam takie studia podyplomowe z psychogerontologii, no ale te studia podyplomowe też nie są ofertą dla wszystkich i nie są na tyle praktyczne, żeby można było powiedzieć, że wychodzę z tą wrażliwością, z tymi narzędziami, które są potrzebne na co dzień do pracy. Podsumuję tylko właśnie, żeby był wniosek. Moja mentorka, już zmarła niestety w tym roku, Krysia Lasek, którą Państwo być może znacie, twórczyni Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świdnicy, mówiła zawsze do mnie, że człowiek jest jednoskrzydłym aniołem i żebyśmy mogli polecieć, potrzebujemy siebie przytulić po to, żeby mieć właśnie te 2 skrzydła. I taki mój wniosek, żebyśmy współpracowali uniwersytety z organizacjami, z samorządami, żebyśmy się nie bali współpracy, żebyśmy siebie nie postrzegali jako konkurentów, bo to też jest bardzo trudny temat tak naprawdę. Nawet seniorzy, którzy należą do jednej organizacji,
organizacji, już przez tą organizację trochę zaanektowani, zniewoleni być może, więc żebyśmy mogli wspólnie latać. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jeszcze jeden ostatni głos seniorów krakowskich, króciusieńko. To bardzo krótko, proszę. Jeżeli można, jesteśmy na wielu spotkaniach i konferencjach, ale chciałem bardzo podziękować organizatorom i profesorze za tak wspaniałe wykłady, które przybliżyły nam szereg zagadnień. Jesteśmy praktykami, więc bardzo chętnie z nich skorzystamy. I jako wciąż jakoś czynni i aktywni, bardzo dziękujemy za pokazanie i olimpiady sportowej, która przemawia jako obraz, i tak samo w Rabce olimpiady zimowej. Serdecznie dziękuję. Tak. Muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo dzięki pani doktor Gierszewski, tak? Jakoś się, Dorota Gierszewski, pani profesor Dorota Gierszewski. Mianowicie ta wzajemna pomoc występuje międzypokoleniowa czy międzyludzka, ale to, co się stało w okresie pandemii, wszystkich etapów, to było jakieś otworzenie tej i solidarności, i wrażliwości, pomocy i pokolenia ludzi starszych, ale wielopokoleniowości. Ja mam przed oczami tą właśnie panią doktor Annę Okońską, która była bazą do tego, by przekazywała chętnych seniorów do rozmowy ze studentami i tak dalej, pomoc młodzieży, która nosiła, woziła obiady, posiłki, zakupy, ale również, ja mówię o nawet kwestia, co żeście państwo powiedzieli, przejście w nową sferę cybernetyki starszego pokolenia przez to, że właśnie byliśmy uziemieni, ale w sposób tradycyjny seniorzy i młodzież zawoziła pakiety terapeutyczne do tych, którzy się nie mogli poruszyć, by ćwiczyli łamigłówki i inne rzeczy. Kończę, mam wiele jeszcze innych rzeczy. Bardzo jeżeli pan Stepan jest, Antoni, to bym powiedział, ale... Bardzo dziękuję za słowa uznania tutaj dla naszej konferencji. Drodzy państwo, dziękuję uczestniczkom panelu dyskusyjnego. Myślę, że właściwie moglibyśmy powiedzieć, spotkajmy się, nie wiem, może za rok, i kontynuujmy to, co rozpoczęliśmy dzisiaj w Krakowie. Europejska konferencja Seniorzy Współczesnej Europy otworzyła nam bardzo szerokie spektrum popatrzenia na seniora, a może inne słowo zamiast seniora. Mnóstwo wątków. Myślę, że państwo też tak odebrali tą konferencję. Ja osobiście jestem bardzo wdzięczna wszystkim panelistom, wszystkim moderatorom, wszystkim uczestnikom dyskusji, wszystkim państwu, że wytrzymaliście tą długą i bardzo obszerną tematycznie konferencję. Przepraszam za spóźnienie pięciominutowe. Tak się miała skończyć konferencja, ale poproszę teraz sekretarza generalnego Europejskiej Unii Seniorów o podsumowanie bardzo krótkie, bo musimy już zgodnie z planem kończyć to spotkanie. Panią serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję ślicznie. To sam podsumuję. Thank you. For the third time this today, I will try to shorten my my introduction to respect the timetable. But I would at least say some words at the end of this at this conference. We it was a long process to prepare this, and I would. Give a tribute to our president, Tan Hermans, who is not here, unfortunately, who invested a lot of time and energy also in the preparation of this conference. It was an exercise of cooperation between three organizations, and we had, let's say, to find an agreement on this, the content of the conference, on the speakers list, on the balanced speakers list, etc. And we had to learn
to know each other in that process. But I think that this was a positive experience. I would say I will not try, let's say, to repeat all what was said today, but I would maybe some points for the future. There is spoken today about generations and intergenerational dialogue, intergenerational solidarity. But I heard also the concept of the war between generations. I have to say, I don't like it. Seniors don't like to speak about the war between generations. Seniors, they love, let us say, their children, their grandchildren. There is no war between parents and their children and their grandchildren. There is dialogue, there is solidarity, and we have to develop this solidarity and this dialogue. I think that this is a concept that we have to keep in mind and to take home. I think also that we have also for the future, and that's maybe also a theme also for the future, that is that in these times of crisis, of economic crisis, let us say, of energy crisis, that we should have, let's say, enough attention for people in need. Also, let's say, in the West, in Belgium, in the Netherlands, etc., in the United Kingdom, there are a lot of people suffering of this crisis, and also a hidden situation that we don't see. I think that we also, as senior associations, that we have to have a look at this. So these were two ideas that I would emphasize at the end of this conference. There were more, but let me keep it by these two. At the end, I would thank some people. I think the co-organizers, the Polish Union of Seniors with Janusz Marszalek. Also the Federation of Turk-Age Universities with Mrs. Borczyk. Thank you very much. And also the University of Krakow and his rector, and also, let's say, all the professors and academici who work together, let's say, with us today. I would also thank all the speakers, and especially those who respected their speakers' time. And I would also thank the interpreters, who did a great job, I think. That's also something important for Europe. We need interpreters, but they do it in a good way, so that we can understand each other, and that's important. That's also important in Europe. And at the end, I would like to thank all of you. You are really courage people to stay all the day in this meeting room to listen to all these wise people coming to you and speak to you, your courage audience, and I would like to thank you for that. And I hope, let's say, that we can see each other at another occasion. Thank you very much. Thank you.
for its institutions supporting matters concerning seniors. Opiekę Bożą dla seniorów, zróbmy się o uczciwej sprawiedliwe współdziałanie między pokoleniami w Europie i świecie.